Uniwersytety regionalne, takie jak Uniwersytet Zielonogórski, stoją u progu największych od lat przeobrażeń formalnych. Wszystko za sprawą nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, której wprowadzenie w życie jest już właściwie przesądzone. Uczelnie w Polsce czekają więc niemal rewolucyjne zmiany, które oczywiście dzielą nie tylko polityków, ale również środowisko akademickie naukowców. Wielu z nich niestety bardzo sceptycznie podchodzi do zmian, które niesie tak zwana ustawa 2.0. Przykładów podają sporo. Jak mówi profesor Jarosław Macała z Uniwersytetu Zielonogórskiego, jednym z podstawowych jest tak zwany nowy system parametryzacji. Nowy system parametryzacji jest oparty o kryteria, których nie znamy. Dlatego, że ma być lista czasopism, ma być lista wydawnictw, które będą odpowiednio punktowane, ma być dopiero opublikowana, więc innymi słowy, parametryzacja, wszystko wskazuje na to, ma obejmować już na przykład ten rok i miejmy nadzieję, że nie będzie działać wstecz, w sytuacji, kiedy nie wiemy na przykład, gdzie publikować, żeby otrzymać tą najwyższą ilość punktów, a przypominam, że proces publikacji to nie jest gazeta, nie trwa z dnia na dzień, tylko trwa miesiące albo lata. Dyrektor Instytutu Politologii wątpliwości ma oczywiście więcej. Oprócz merytorycznych uwag, jako jeden z bardziej istotnych podaje sam moment procedowania nad ustawą, a ostatecznie wprowadzenie jej w życie. Wszystko na to wskazuje, że wejdzie ona w życie 1 października. Mamy lipiec, proces ustawodawczy się jeszcze nie zakończył, bo ona wraca do Sejmu, później jest jeszcze prezydent, a musimy ją wdrożyć od 1 października w sezonie, a mamy w tej chwili do końca sierpnia sezon urlopowy. Czyli będzie wszystko robione na gwałt i zamieszanie z tego powodu będzie na pewno, jak to w Polsce, spore. Kolejne wątpliwości mógł też budzić sposób wprowadzania poprawek do ustawy, których na etapie prac i w Sejmie, i w Senacie było bardzo wiele, a jak pokazują przykłady innych ustaw wprowadzanych w szybkim tempie w polskim parlamencie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że niektóre zapisy ustawy mogą okazać się po prostu niezgodne z prawem bądź niemożliwe do wprowadzenia. Dziesiątki czy setki poprawek wprowadzano w biegu. Może się okazać, że ustawa jest zwyczajnie knotem legislacyjnym, to znaczy są tam zapisy wzajemnie sprzeczne na przykład. W związku z tym będzie musiała być szybko nowelizowana. Inną ważną zmianą w systemie szkolnictwa wyższego będzie też na przykład zmiana pozycji rektora uczelni, którego możliwości będą właściwie nieograniczone ze względu na fakt, że według nowego prawa będzie on kierował uczelnią właściwie jednoosobowo.